Ja przyznam, że dla mnie przyjazd tu był bardzo sympatyczny. Ja przyjechałem 1 maja 2007 roku. 1 maja to jest dzień wolny także w Austrii. Bardzo mi to imponowało, że byłem taką ciekawostką, bo zaraz tam 1 maja przyjechałem, 2 albo 3 była uroczystość w ambasadzie związana z świętem 3 maja. W związku z tym ja oczywiście uczestniczyłem w tym i byłem taką, powiedzmy, ciekawostką wieczoru. Wszyscy mnie chcieli poznać, zobaczyć co, jak i tak dalej. Takie sympatyczne elementy, a jednocześnie też pewien kapitał. To znaczy, że to nie jest tak, że człowiek przyjeżdża, jest zupełnie anonimowy, to już w samej funkcji coś w jakim środowisku znaczę, prawda? Czy dla ambasady, czy dla tych środowisk kolonijnych, jakimś jestem tam partnerem i od razu jakieś tam rozmowy, jakieś wspólne projekty i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie czuję tego, że jestem na emigracji. Mieszkam w polskim domu, otoczona Polakami. Najczęściej rozmawiamy po polsku. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem za granicą, ale zupełnie tego nie odczuwam. Wiedeń od dawna wygrywa w rankingach miast, w których się najlepiej żyje. Bo to się naprawdę dobrze żyje. Może dla mnie nawet za wolno żyje się w Wiedniu. Wszystko jest takie spokojne, Austriacy są tacy wyciszeni. Czasami denerwuje mnie to, że ich generalną zasadą, najważniejszą jest to, żeby było gemütlich, czyli ma być przyjemnie, tak właśnie przytulnie, tak no, że... I rzeczywiście oni wszystko robią, żeby tak było. Więc mając tu na miejscu, takim właśnie miejscu, w którym się bardzo dużo dzieje i za murami stacji, mając miejsce, którym trochę się wolniej żyje, przyja elegancko. To jest takie fajne połączenie. Spotkanie z ludźmi, nie zawsze jest na to dużo czasu, żeby, ale to spotkanie z ludźmi, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych walorów tutaj. W tej chwili się mówi, że samych Polaków, w sensie polskich obywateli, jest około 50 tysięcy w Austrii, czyli to jest całkiem spora liczba. Ja myślę, że jest tak, że jest stosunkowo wielu Austriaków wykształconych, inteligentnych, którzy Polskę traktują jak każdy inny kraj, aczkolwiek bardzo powoli się przełamuje ten obraz zacofanego kraju, gdzie jest z białymi niedźwiedziami gdzieś na końcu świata, ale coraz częściej jest tak, że ludzie jeżdżą i poznają Polskę. A z drugiej strony jeszcze gdzieś tam trwają jakieś takie stereotypy tych wynikające z tych biednych Polaków, którzy tu przyjeżdżali, żebrali, szukali pracy itd., itd. Większość moich znajomych się już tutaj urodziło, Polacy, tak? Którzy tutaj żyją, studiują, pracują, niektórzy już studia pokończyli, tak? Niektórzy pracują też ciężko na swój chleb. Ci ludzie są postrzegani jako Polacy i rzutują na jakiś ogólny obraz, ale teraz już coraz częściej jest tak, że to są Polacy, którzy nawet nie są postrzegani jako Polacy. To też wynika po części z tego, że mamy Unię, że ludzie są po prostu są Europejczykami. No niestety w Polsce dla młodych rodzin specjalnie jest ciężko. Ja widzę to po moich kuzynach, po moich kolegach z Polski. No i niestety się wyjeżdża za tym chlebem, że tak powiem, tak? Trochę to głupio brzmi, ale jednak taka jest sytuacja, tak? Istnieje ogromny rynek, środowisko takie polskie, ludzi, którzy tylko tu przyjeżdżają za pracą i to jest bardzo dużo, to tutaj wystarczy przejście na przykład w niedzielę do kościoła polskiego, dla tych ludzi często kościół jest jedynym takim punktem odniesienia i kontaktem z Polską, prawda? I tam w okolicy są różne sklepiki, są ogłoszenia o pracę i tak dalej, więc to jest jakiś problem,
Ale generalnie jest chyba tak, że Polacy są bardzo różni i też bardzo różnie w związku z tym są postrzegani. Każdy kładzie duży nakład na to, niektórzy już mają swoje rodziny, dzieci, uczą dzieci po polsku, wysyłają dzieci na lekcje polskiego, tak, żeby się nauczyli pisać, mówić, czytać, tak? Zapraszam pana, mógłby nam pan dać piłkę? Dobrze. Wiktoria jeszcze swoje? Czy byłby nam pan taki dobry? I proszę, Dzieci urodzone tutaj to jest inna grupa, prawda? Dla nich ten język polski to jest często nie język obcy, tego bym tak nie nazwała, ale bardziej to jest taki język drugi. Bo jednak ten niemiecki zdecydowanie będzie dominował. Jeśli dom posługuje się językiem polskim, no to tutaj będzie równowaga, nie będzie wielkiego problemu. Ale jeśli jeszcze w domu wchodzi język niemiecki, w rodzinach mieszanych na przykład, no to ten polski jest gdzieś tam w defensywie. Ale na pewno też jest dzieciom potrzebny. Z różnych naszych rozmów, z badań też bardzo często wynikało, że nawet ci, którzy mówią bardzo dobrze po niemiecku, nie mają z tym żadnego problemu. W liceum mówią nam na przykład, że ale o emocjach mówi się po polsku i myśli się po polsku. Emocje, modlitwa, uczucia to jest język polski. Niemiecki to jest taki język urzędowy, który pomaga, który no umożliwia tutaj funkcjonowanie, życie, który otwiera drogę do kariery, do edukacji, do pracy. Natomiast polski jest tym czymś swoim, bliskim. Dom Polski jest jednym z punktów w dziejach Polaków w Austrii i myślę, że Polonia Austriacka jest bardzo ciekawa i skomplikowana, tak jak skomplikowane były relacje, nazwijmy to polsko-austriackie. Oczywiście początków stosunków polsko-austriackich można szukać w średniowieczu, od Elżbiety Rakuszanki, która była żoną króla Kazimierza Jagiellończyka. Później mieliśmy kongres wiedeński w 1515 roku. Kolejny fakt to jest bitwa pod Wiedniem, Sobieski. Polacy napływali do Austrii, ale nie były to jakieś tłumy czy fale, tylko no po prostu pojedynczy ludzie, kraj niedaleko położony, ciekawe miasto, uniwersytet, etc., etc. Tak naprawdę pewnym nowym otwarciem w relacjach polsko-austriackich, mówiąc trochę może przewrotnie, były rozbiory. Po pierwszym rozbiorze Polski, w związku z różną sytuacją ekonomiczną, pojawiającymi się także powstaniami, po których były różne szykany, były różne fale tej emigracji, dużo osób szukało schronienia albo lepszego bytu w Wiedniu, w Austrii, ale przede wszystkim w Wiedniu. Tutaj najwięcej przybywało osób. Powstawało coś, co się nazywa Polonią. I to już jakby, czyli jakby polską diasporą w Wiedniu. To już nie były pojedyncze osoby jak w minionych stuleciach, tylko w XIX wieku też nie jest to tak łatwe do uchwycenia, bo nie ma takich precyzyjnych statystyk, ale kiedy te statystyki się pojawiają, to już mówimy o tysiącach, nawet dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy tutaj przybywali. W tym wielonarodowym mieście, bo to było wielonarodowe miasto, to nie byli tylko Niemcy, przecież tu byli oprócz Niemców, czy ludzi mówiących po niemiecku, byli Węgrzy, byli Czesi, byli Żydzi, byli Chorwaci i byli także Polacy. W takiej sytuacji trzeba było się jakoś określać, prawda? To znaczy trzeba, była taka potrzeba, żeby się określać. No i ten dom, w którym się znajdujemy, jest poniekąd symbolem tych tendencji, czyli szukania jakiejś bazy, jakiegoś punktu zaczepienia. On został w 1908 roku zakupiony ze składek częściowo Polaków, ale głównie dzięki bardzo takiej wspaniałomyślnej fundacji właśnie tej wspomnianej pani baronowej Heleny Ziemiałkowskiej, żony, czy wówczas wdowy po Florianie Ziemiałkowskim, wybitnym polityku galicyjskim, który tutaj działał w XIX wieku. No i powstał jako takie miejsce, w którym Polacy mieli mieć jakieś zatrzymanie, że tak powiem, szkoła, biblioteka, miejsce, gdzie mogli przychodzić się i funkcjonować, i się rozwijać, się spotykać. Thank you.
postępując w myśl pragnień świętej pamięci męża mego, a chcąc zarazem zbudować mu trwały pomnik zasług jego, pragnę powiększyć fundusz na Dom Polski, Szkołę Polską w Wiedniu imieniem Floriana Ziemiałkowskiego, którego kapitał wynosi obecnie 17 tysięcy koron. I w tym tylko celu oddaję tę książeczkę przyjaciołom, znajomym i wszystkim uznającym zasługi jego położone dla kraju z prośbą, by dorzucili według możności do tego grosza wdowiego z przeświadczeniem, że dają na cel dobry i szlachetny imienia tak drogiego sercu memu. Wiedeń w marcu 1901, Helena. Baronowa Helena Ziemiałkowska była żoną ministra do spraw Galicji, Floriana Ziemiałkowskiego. Wyszła za mąż w bardzo młodym wieku, za człowieka, który był ponad 20 lat od niej starszy. Stał się on bardziej jej przyjacielem i mentorem niż mężem, o czym sama wielokrotnie wspominała. Schlebiało jej bardzo, że stała się baronową u jego boku, że miała określoną dzięki temu pozycję w towarzystwie. Była też często ze względu na swój charakter obiektem kpin. Niemniej jednak do jej ogromnych zasług należy to, że po śmierci Ziemiałkowskiego założyła fundację, którą wspierała edukację dzieci polskich znajdujących się w Wiedniu. Ważnym elementem w historii tego domu była właśnie wojna i napływ z kolei mas wręcz Polaków, czy ludzi no, związanych z Galicją, bo to nie byli oczywiście tylko Polacy, to byli też Rusini, to byli Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś tak ich łączyła to pochodzenie galicyjskie. I ci ludzie po prostu na przykład wymagali pomocy, więc jakby wszelkie akcje typu dożywianie, pomoc ubraniami i tak dalej, to wszystko, ten dom stawał się ośrodkiem tego życia polskiego jeszcze bardziej intensywnie, bo po prostu populacja stawała się coraz większa. W 1917 roku na bazie tego domu w ogóle utworzono taką fundację Dom Polski, która pięknie rozkwitała w tym czasie, ale do momentu właśnie roku 1918, do momentu upadku monarchii, ale też powstanie niepodległej Polski. Wielu Polaków, tak jak wspomniana Karolina Landskorońska, uznało, że trzeba jechać do Polski i pomóc tej nowej Polsce. I ci ludzie, jeżeli tylko byli w odpowiednim wieku i odpowiednich siłach, no to spieszyli do Polski. Polonia jakby nie zaniknęła zupełnie oczywiście, ale zdecydowanie podupadła zarówno ilościowo, ja nie chcę mówić jakościowo, bo to jest złe określenie, ale na pewno ci najaktywniejsi, najbardziej przedsiębiorczy odpłynęli do Polski. No i fundacja podupadła, ta fundacja tutaj przestała działać skutecznie, w akcie fundacyjnym było zapisane, że następcą formalnym fundacji powinna być Akademia Umiejętności, czy Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. Formalnie ten dom przeszedł niby na własność PAŁ, ale jakby nie zostało to do końca zrealizowane. No i ostatecznie to już staraniem polskich władz, polskiego poselstwa w Wiedniu doszło do odrodzenia tej fundacji w roku 1931, ale już jakby z udziałem wyraźnym polskim, w sensie polskich instytucji. Czyli na przykład ta fundacja miała swoje kuratorium czy radę taką nadzorczą, na której czele stał polski poseł w Wiedniu i miała jeszcze czworo członków, dwóch przedstawicieli Polskiej Akademii Umiejętności właśnie, jako tego dawnego właściciela i dwóch przedstawicieli Polonii, ale wybieranych przez konsula polskiego, czyli jakby wszystko było pod kontrolą polskich władz. Lata 30., jak wiadomo, 1938 rok to jest Anschluss Austrii, przyłączenie Austrii do Rzeszy Niemieckiej, a w 1939 roku wybuch II wojny światowej. Wybuch wojny oznaczał, że polska instytucja, taka jak ten Dom Polski, na terenie Niemiec,
bo wtedy to już był teren Niemiec, bo Austria była włączona do Niemiec, oznaczał konfiskatę, przejęcie na własność państwa niemieckiego. No i to oznaczało przerwę, która trwała 20 lat w historii tego domu i dopiero pod koniec lat 50. XX wieku, kiedy z jednej strony w Polsce mieliśmy do czynienia z tak zwaną odwilżą po październiku, z drugiej strony Austria odżywała po traktacie państwowym w 1955 roku, po zbyciu się okupantów. Doszło do ożywienia relacji polsko-austriackich, podniesiono placówki do rangi ambasad. No i poniekąd na fali tej poprawy stosunków udało się odzyskać ten dom znowuż dla Polski, w sensie dla tej fundacji Dom Polski. W 1953 roku ambasada mi zaproponowała, czy ja nie zechcę być dyrektorem Domu Polskiego, to jest fundacji. I ja byłem tej fundacji dyrektorem 12 lat. I ona była jeszcze wtedy w formie takiej, jak ją stworzono, to znaczy się, że to był dom taki nie luksusowy, takie wiedeńskie, to się basena domy nazywały, że były duże korytarze, ale to dużo, bo to dwa duże budynki i tam były takie małe lokale. Chcieliśmy odnowić ten cały i żeśmy powiedzieli, to my teraz będziemy tak gospodarzyć, jak ktoś umrze, tego nie wynajmiemy, tylko zostawimy. Zresztą w tym nas popierał też i przewodniczący kuratorium, to był ambasador polskiej placówki tu, też tej komunistycznej, no i żeby móc to wszystko jakoś, tę odbudowę i potem jakieś pieniądze, oni obiecywali nam, że oni nam z Polski pomogą, żebyśmy jakoś to mogli ruszyć. No i myśmy na to poszli. Ale w tych 10 latach, proszę pani, przynajmniej 10 lat dawaliśmy stypendia. To było napisane tam, że to było dla rzemieślników, bo to rzemieślnicy wykupili i chcieli rzemieślników popierać. Ale myśmy powiedzieli, jak się zwróciły do nas też uczelnie polskie i powiedzieli, no taki naukowiec jest i chce tu przyjechać na 2 miesiące, bo on coś tam, no to dobrze, niech przyjedzie naukowiec i też dostał to, żeby mógł tu przeżyć. I się uczył i nawet byliśmy dumni, bo ci profesorowie często do mnie dzwonili, mówię, proszę pana, to taki zdolny człowiek, zostawcie, my go tu zatrzymamy. Byłem w tym kuratorium. Tych dwóch Polaków to był wtedy Batalia, Rożyi i ja. No i teraz nas zaskoczył ambasador, bo powiedział, proszę państwa, my postanawiamy i my musimy to tu uchwalić, że ten dom przejmie Polska Akademia Nauk Polska i ona to przeprawi i koniec, ale już nie będzie to fundacją przez Polaków kupiony dom. No naturalnie to... Myśmy obaj za nie mówili z tym Batalią, ale trzech powiedziało tak, a zawsze głos ambasadora przeważał i sprawa była załatwiona. No i potem miałem bardzo dużo trudności, dlatego że wszyscy mi mówili, pan to podpisał. Ja mówię, no ja podpisać muszę. Protokół, wszyscy muszą podpisać, nawet ci, którzy przeciw czemuś byli, bo to, ale kto był za, to widać, bo ten protokół to mówi. Nie? No i nie możemy nic innego zrobić. No i to było bardzo przykre, bo potem przy tym zawsze mi zarzucali nawet jak... Ale ciekawie było, że nawet z ambasady już konsul i tam inni mi mówili, panie Ledruchowski, to się wszystko kończy. Oni wiedzieli, że to się zawali. To były 80. lata, jak już były te prowadzone te wszystkie rozmowy przygotowawcze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojawiła się kwestia Domu Polskiego. Niektóre organizacje polonijne rościły sobie, nazwałabym to ekskluzywne prawo,
do tego miejsca, ale od kiedy pamiętam, wiecznie była jakaś kłótnia o to miejsce. Do kogo to należy? A czyje to? A czy należy wywłaszczyć obecnych mieszkańców? A czy to należy do ambasady? A czy to należy do PAU? Czy to należy do PAN? Jakby to powiedzieć, wiecznie się tylko słyszało problem w cudzysłowie Dom Polski w kręgach stowarzyszeń polonijnych. Kiedyś tam, pamiętam, zgłoszono się do mnie, żebym przetłumaczyła projekt statutu dla Domu Polskiego. Potem tłumaczyłam jakiś szereg korespondencji między rządem polskim, między tym. Pamiętam to jak przez mgłę, zresztą prawdopodobnie mam to gdzieś jeszcze w domu, ale już nie pamiętam. Także, tak jak mówię, to miejsce było od zawsze w świadomości. Jerzy Jerszyna miał bardzo dobre kontakty z różnymi urzędami w Austrii, powiedzmy to tak. I on oczywiście ściągał pracowników z Polski. Te wszystkie prace tutaj drewniane to chyba w ogóle stolarze cieśli z Zakopanego, nie z Zakopanego. Ale on nigdy tego na czarno nie robił, w sensie nielegalnie. On dla wszystkich załatwiał zezwolenia na pracę, dla wszystkich. I on był bardzo lubiany we wszystkich urzędach austriackich, bo on szczerze i otwarcie mówił. On był do nas, do Polonii też zawsze bardzo życzliwy. Jak ktoś z Polonii chciał tutaj jakieś imprezy organizować, coś, zawsze udostępniał. W tym czasie zrobić ten cały remont. Mam nadzieję, że on ten wywiad usłyszy, bo on zawsze był bardzo, bardzo życzliwy dla Polonii i zrobił kupę dobrej pracy, brzydko mówiąc po polsku. Powoli, jeżeli chodzi o Polaków, którzy są tu w Austrii, powoli zanika to poczucie bycia imigrantem w takim tym mrożkowskim rozumieniu, prawda? Jestem imigrantem, czyli jestem wygnany, wyalienowany. Tylko nie, to już tu jestem troszeczkę jak u siebie w domu, to mogę być tu. Ja ogromne wrażenie na mnie robiły młode osoby, które za każdym razem jak spotykam takie osoby, to pytam, co się stało, że pani chciała tu przyjechać. A on mówi, no, zrobiłam maturę na przykład w Katowicach, w Opolu czy gdzieś w Łodzi i postanowiłam studiować w Wiedniu. Decyzja, realizacja, proszę bardzo. To samo dotyczy doktoratu i tak dalej. Na różnych poziomach to się odbywa i to jest zupełnie niesamowite i to jest coś, co dzisiaj przeżywamy i to widać. Także ten problem Polonii, czy problem, no nie ma problemu Polonii, jest kwestia pewnej definicji, to wymaga jednak pewnego przedefiniowania. Po prostu są to Polacy, którzy po prostu funkcjonują jako ludzie pełnoprawni i nawet coraz bardziej widać tę taką dumę i wartość tego, że się jest Polakiem, że to jest pewna wartość dodana, że jestem Polakiem, znam inną kulturę, znam wszystkim inny język. Kultury zawsze były mieszane, czystych kultur jako takich nie ma, ale ja jestem bardzo za jakieś
plurikulturalizm, nie zastąpić wszystkie języki jednym takim pidgin English, takim już niedobrym angielskim, już takim zredukowanym, ale ja jestem bardzo za to, żeby zachować całą gamę tych języków nieznanych, choćby powiedzmy jakiś litewski też i coś takiego, te mniejsze słowiańskie języki, czy to słowiański, czy to, jednak to wzbogaca, to nie jest to, żeby to wszystko zastąpić innymi językami. Kończyłam tutaj studia. Następnie szukałam pracy najchętniej w sektorze publicznym. Studia polegały na tym, że rok studiowałam w Lipsku, w Niemczech, a drugi rok tutaj w Wiedniu. Oferowały one dużą możliwość wyjazdów na różne stypendia, z której też skorzystałam. Do tego wyjechałam na semestr do Chin, do Szanghaju, a następnie odbyłam staż w Etiopii. Więc de facto w samym Wiedniu byłam 2 miesiące. Studia były świetne pod tym względem, że na naszym kierunku musiały być maksymalnie 2-3 osoby z jednego kraju. Więc było bardzo międzynarodowo. Na 30 czy 40 osób na roku były osoby z około 20 krajów z całego świata. I to była jednak świetna możliwość do wymiany wrażeń, dyskusji na z pozoru błahe tematy, ale widziane z różnych perspektyw. To wszystko nabierało zupełnie innego znaczenia. I nieważne, czy to były zwykłe, codzienne czynności, czy chodziło o jakieś dysputy polityczne. Tutaj naprawdę można było się mnóstwo nauczyć. Polonia austriacka jest jak, no najlepszym chyba porównaniem są warstwy geologiczne. To kolejne wydarzenia historyczne wyrzucały albo wypychały z kraju kolejne fale Polaków, którzy tu osiadali. Ci, którzy zdecydowali się zostać tu po roku 1918, to jest być może ta pierwsza, dzisiaj jeszcze widzialna fala Polonii. Potem mieliśmy tych, którzy zostali po II wojnie światowej, często mając bardzo trudne doświadczenie w austriackich obozach koncentracyjnych. Potem mieliśmy kolejne fale związane z uchodźstwem w czasie PRL-u. Rok 68, by rozpocząć od tej daty lata 70, w końcu lata 80, a w końcu ta Polonia po wejściu do Unii Europejskiej, która już jest tą Polonią, która raczej korzysta z dóbr wspólnego rynku europejskiego. I teraz mamy ten konglomerat różnych doświadczeń, mamy ten konglomerat absolutnie różnych motywacji, ale również i postaw życiowych, postaw politycznych, więc na tym tle budowa pewnego wspólnego języka, którym chcemy mówić, czy Polonia chce mówić wobec zewnętrznych partnerów, jest dla mnie rzeczą fenomenalną i ten proces trzeba wspierać. I to, że to zjawisko znajduje swoje fizyczne miejsce w Domu Polskim, temu miejscu nadaje dodatkowego, fascynującego charakteru według mnie. No bo znowu, to jest tak jak do domu. Każdy ma prawo wrócić do domu, każdy ma prawo być
I pan profesor jako dzisiaj gospodarz tego domu, jak dobra matka wszystkich tych, przyjmuje i z wielkim sercem ogarnia. I to też jest rola, którą stacja pełni. To jest dokładnie to, o czym pan mówi. Przyjechałem tu na coś, co musiałem sobie w ogóle sam dla siebie zbudować. Oczywiście ja musiałem przedstawić jakiś projekt, misję i tak dalej, ale mówiąc uczciwie, byłem dość zielony w tym. Mnie się wydawało, że muszę być jakby ze względu na pewną określoną sytuację i tradycję, i historię tego domu, który, jak mówiłem, był postrzegany jako dom polski, jako pewne centrum polonijne. Od początku miałem taką wizję, że musimy robić dużo rzeczy niedużych. Nie, że zrobimy dwie duże konferencje w ciągu roku i posiądziemy na laurach, no fantastycznie. Po tych konferencjach nikt nie pamięta. Natomiast jeżeli się coś dzieje co tydzień czy co dwa, to zaczyna być pewna fala informacji, które do ludzi docierają. Oni nie zawsze muszą przyjść, ale przynajmniej wiedzą, że się coś dzieje, prawda? I to jakby się udało osiągnąć. To znaczy zaczęliśmy być widoczni. I zaczęto z nami inaczej jakby troszeczkę rozmawiać. W związku z tym zaczęliśmy być poważnym partnerem właśnie jako placówka naukowa. Głównym projektem, którym teraz zajmuje się stacja, jest to projekt poświęcony Karolowi Landskoronskiemu i jego spuściźnie rękopiśmiennej w Austriackiej Bibliotece Narodowej. Nazwisko znane, rodzina, która od setek lat przewijała się w historii Rzeczypospolitej, miała i rotmistrzów, i hetmanów, i członków Komisji Edukacji Narodowej, byli obecni na Sejmie. Czteroletni. Landskoroński urodził się w Wiedniu, wychował się w Wiedniu, wykształcił się w Wiedniu. On wykształcił tutaj na Uniwersytecie Wiedeńskim. A tutaj miał swoje rezydencje, tu zbudował w latach 90. swój pałac, który stał się takim miejscem, w którym swoją siedzibę swoje muzeum, swoją kolekcję stworzył. Taki pałac muzeum przy Jacques Gasse. Był to człowiek, który jest ciekawy dla nas właśnie z tego względu, że właśnie był takim człowiekiem na pograniczu. Był Polakiem, czuł się Polakiem, mieszkał w Austrii, był wrośnięty w to środowisko, więc jakby dla nas to jest wymarzony przykład kogoś na takim pograniczu. Co więcej, jest to człowiek, który skłamałbym, gdybym powiedział, że jest tu powszechnie znany, bo tak nie jest. To jest już dzisiaj niszowa postać, ale jeżeli już wchodzimy w jakieś tematy, spotykamy fachowców, to oni wiedzą, kto to jest Landskoroński, czyli on tutaj jakoś zaistniał, prawda? Chyba największy projekt, w którym uczestniczymy, najbardziej widoczny w tej chwili, to jest właśnie ta edycja mapy MIGA, która jest zupełnie niesamowitym źródłem informacji. Jest to zdjęcie kartograficzne Galicji po pierwszym rozbiorze, wykonane w nieprawdopodobnie dokładnej skali. Mapa powstała w latach 1779-1783 i w tej skali objęła całą Galicję ówczesną, czyli to jest ponad 80 tysięcy kilometrów kwadratowych terenów, które dzisiaj znajdują się częściowo w Polsce, częściowo na Ukrainie. To jest 413 arkuszy plus tysiące stronopisów, więc to jest ogromne źródło i to jest źródło, które ze względu na pewną precyzję działalności wojskowych, którzy potrzebowali pewnych informacji ważnych dla celów militarnych wówczas, ale dzięki temu uzyskaliśmy źródło informacji o kraju bardzo dokładne. To jest taki projekt, którym, jak mówię, my jesteśmy tutaj ważnym takim języczkiem uwagi ze względu na położenie wiedeńskie i kontakty w Wiedniu. Możemy ten projekt koordynować. Ale, jak mówiłem, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Instytut Historii i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w tym uczestniczą. Także to jest takie dość duże przedsięwzięcie. Oczywiście konkretni ludzie, nie całe instytucje, ale to jest w sumie zespół tam kilkunastu osób, które na tym intensywnie pracuje. Mieszkałam i uczyłam w Pradze, tam uczyłam język niemiecki na Uniwersytecie w Pradze i wracałam i tu we Wiedniu też uczyłam też język czeski, między innymi też język niemiecki i przypadkiem trafiłam do Polskiej Akademii Nauk i byłam kwestionowana, czy mogłabym tu pracować i przyjemnością
przyjęłam propozycję i dotychczas pracuję i bardzo jestem zadowolona i bardzo się cieszę, że codziennie pracuję w polskim otoczeniu, na polskim świecie w Wiedniu. Tu jestem redaktorką i też częściowo tłumaczę publikacje, które powstają jak wynikiem konferencji, wykładów, sympozja i tak dalej. Teraz Geschichtliche Museum, czyli Muzeum Wojskowe w Wiedniu, który nawet jest dosyć blisko do stacji naukowej. Współpraca polega na tym, że po prostu w wspólnym projekcie szukamy referenty. Także częściowo są z Polski, częściowo są z Austrii, czasami też są z innych krajów, także, ale przeważnie są po prostu z tych dwóch krajów. I patrzymy z dwóch perspektyw na historię Europy, Polski i Austrii. Po konferencji, która potrwa jeden dzień, w następnym, także w roku kolejnym, że pracuję na tą po konferencji, także referenci pracują na trochę bogatsze wersje ich referatów. Częściowo jest też obowiązkiem ich jej tłumaczyć, co dla mnie zawsze jest bardzo ciekawym wyzwaniem. Dużo się z tego nauczę i bardzo ciekawe dla mnie zawsze jest po prostu kontakt w formie myślenia i tworzenia myśli tych naukowców. Pierwszy raz przyjechałam tu sama, zobaczyć Wiedeń z góry, jak wygląda miasto. Zobaczyć, gdzie znajduje się stacja, gdzie jest Pałac Schönbrunn, krater. To jest jeden z lepszych punktów widokowych, gdzie można zobaczyć całe miasto, otaczające go winnice, wzgórza. Dunaj, nowoczesne miasto i dużo innych budowli, których jeszcze nie wszystkie miałam szczęście odwiedzić. Język niemiecki jest jedynym chyba językiem, który na wyraz ojczyzna ma dwa wyrazy. Heimat i Vaterland. Vaterland to jest ojczyzna, czyli kraj ojców, skąd się pochodzi. To jest dla mnie Polska i zawsze pozostanie. Ale dla mnie Heimat, czyli mój dom dzisiaj, jest Austria. Ja czuję lojalne przywiązanie do obu krajów. Człowiek, który urodził się w jednym kraju i żyje całe życie w tym samym kraju i grono dzieci, przyjaciół, rodziców jest gronem przyjaciół, tego nie zrozumie. Powie, a coś tam wygaduje, to przecież to jest niewiarygodne. Nie zrozumie. Też nie staram się nikomu tego tłumaczyć. Po prostu tak jest i każdy, kto znajduje się w podobnej, nie mówię takiej samej, ale w podobnej sytuacji i jest zintegrowany jako Polak w Austrii, to tak samo odpowie.